przy telefonie Tomasz Obszański, szef, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I to jest kontynuacja naszych rozmów o sytuacji rolników. Dzisiaj w Poranku Wnet gościem był pan Czesław Siekierski, minister rolnictwa. Posłuchajmy razem fragmentu rozmowy. Musimy pomóc rolnikom, pomożemy, wsłuchujemy się w ich głos, rozmawiamy. I jak pomożemy rolnikom? Pomożemy ograniczając Zielony Ład, ograniczając import z Ukrainy, zwiększając wsparcie, uruchamiamy dopłaty do kukurydzy, uruchamiamy dopłaty do paliwa, uruchamiamy dopłaty do suszy. To wszystko ruszy w marcu. A do pszenicy nie? Nad tym pracujemy i to też uruchomimy. A czy też uruchomimy tą listę, o której mówił wiceminister Kołodziejczak, tych przedsiębiorstw, które kupowały po cenie bardzo niskie ukraińskie zboże? Po pierwsze, ja na razie tłumaczę się... Widział pan listę? Ja na razie tłumaczę się i wyjaśniam, przepraszam, tych, którzy zostali na tej liście umieszczeni pomyłkowo i niewłaściwie. I muszę ich przepraszać, bo oni tego wymagają. Ja nie pochwalam tego importu, który był dokonywany, ale on był w większości, były takie możliwości. W związku z tym tutaj musimy, nie możemy, nawet z punktu moralnego było to niewłaściwe. Pomożemy rolnikom. Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych przy telefonie. Jak by pan odpowiedział panu ministrowi? Szanowni państwo, pan minister, pomagamy, będziemy pomagać, ale tak naprawdę nie ma żadnych konkretów. My tutaj nie mamy nic, będą dopłaty do suszy. No o tej suszy to już my mówimy ponad rok czasu, ta aplikacja nie działa, do tej pory nie działa i poprzednia ekipa tego nie załatwiła. Ta ekipa pracuje nad tym, z tą suszą jest ogromny problem. Dopłaty do paliwa, no przecież my jako Solidarność udało nam się załatwić te dopłaty do paliwa ze 1,40 zł na 2 zł. Teraz to zostało cofnięte do poziomu 1,40 zł. No powinno to być. W Niemczech dopłaty do paliwa, czy w ogóle paliwo rolnicze jako takie jest. My też wnioskowaliśmy o to, żeby to było. Być może będzie, no ale póki co to mamy tylko, że pomożemy. Dzisiaj jest spotkanie w ministerstwie. Ja jestem sam ciekawy, o czym będzie ta rozmowa i jakie tam padną konkrety, bo jak na razie, szanowni państwo, no nie ma żadnych konkretów, nie ma nic. No pomagamy, tylko że tej pomocy nie ma. Minister Kołodziejczak, będąc na granicy, się ośmieszył, bo nawet dokumentów mu nie chciano przekazać. No tak bardzo źle to wygląda, bardzo słabo to wygląda. My jako rolnicy blokujemy tą granicę i ta granica będzie zblokowana też i na przejazdach torowych. Tam już rolnicy załatwili lokomotywę, która będzie blokowała. Także tutaj to trzeba naprawdę zrobić stanowczo i konkretnie, bo póki co to... No dobrze, że pan minister zaczyna mówić, że będziemy pomagać odnośnie tego Zielonego Ładu, ale oni powinni być w Brukseli. Oni powinni tam mówić głosem rolników i tam powinno być mocne stanowisko rządu polskiego. No jak na razie tego nie ma. Tutaj premier Tusk powinien się zaangażować. No patrząc na to nawet, na tą dyskotekę, która była w Sejmie, tak nawet nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce. No proszę państwa, no czym się Sejm zajmuje? Są sprawy naprawdę poważne, sprawy wagi państwowej, gdzie rolnicy protestują, rolnicy krzyczą głośno, żeby im pomóc, a tu takie mamy miejsce. No przepraszam, ale to już taki obraz tego wszystkiego jest naprawdę nieciekawy. Zobaczymy, ja jestem z natury optymistą, ale tak idę na to spotkanie dzisiaj do ministerstwa i nie wiem, czy faktycznie będą jakieś konkretne rozwiązania, konkretne stanowiska, żebyśmy mogli coś przekazać rolnikom już na przejściach, na protestach. Dzisiaj na Dolnym Śląsku we Wrocławiu jest ogromny protest rolników, jest cały Wrocław zablokowany. Rolnicy samego rana wjechali przed budynek Parlamentu Komisji Europejskiej, gdzie no głośno krzyczą odnośnie ekoschematów, odnośnie wjeżdżającego zboża. Proszę państwa, to zboże nie jest od ukraińskich rolników. To zboże jest od agroholdingów. To jest tutaj trzeba jasno powiedzieć stop. To nie jest zboże państwa ukraińskiego. Tak to wygląda.
I tutaj to jest walka właśnie z tym. I my rolnicy blokujemy całkowicie już te granice, już wszystkie granice stoją, także tego. Także no tak to wygląda na dzisiejsze. 20 lutego będzie wzmocnienie protestu ogólnopolskiego. Rolnicy będą wychodzić dalej na ulicę. Będzie wzmocnienie granic. Będzie też Warszawa. Będzie szereg różnych blokad miast. Także no tak to wygląda, bo musimy zawalczyć o siebie, musimy zawalczyć o Polskę tak naprawdę, bo niestety, ale dzisiaj konsumenci też muszą mieć produkty polskie, też się tego domagają. A ile, tak jak na tej granicy stoimy, to proszę mi wierzyć, wjeżdża masę produktów ukraińskich. Ciastka, jakieś keczupy, siemienia, mąka, cukier. Trzeba też powiedzieć o paliwie, które jedzie na Ukrainę. Już nie tyle z Polski, co z Niemiec. Nie ma tam żadnej dolewki biokomponentów. To wszystko gdzieś jest postawione do góry nogami. Tutaj brakuje nadzoru polskich inspekcji, o czym my też cały czas mówimy. Brakuje nadzoru polskich inspekcji. No nie wiem, czy to państwo dalej tak będzie mogło działać. No, gdzie są nasze służby? Minister powiedział o Zielonym Ładzie, o negocjacjach w Brukseli, w Kijowie, o dopłatach i o dopłatach. To jakich, co by miałoby się stać, żeby rolnicy powiedzieli, dobrze, wywalczyliśmy swoje? Ale proszę mi wierzyć, my nie chcemy dopłat jako rolnicy. My chcemy systemowych rozwiązań, które pozwolą nam normalnie funkcjonować, bo dopłata to jest tam na raz, na dwa. Już były dopłaty do kukurydzy, do kukurydzy to mają być. Były dopłaty do zboża, do nawozów i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wypracować to systemowo, żeby było normalnie, że wiemy, że na wiosnę siejemy, w jesieni zbieramy, mamy na to rynek zbytu. W tym momencie tego nie ma, no bo sama dopłata nie zrekompensuje, chociaż one pomagają, one wzmacniają ten trudny czas, ale tu musowo coś rozwiązać systemowo. Z Pawłem Bobołowiczem rozmawiał pan dwa dni temu na temat rosyjskiego zboża. Jest tak, że jeśli chodzi o pszenicę, no to są ceny światowe. Te ceny spadają w dół trochę ze sprawą tego, że tego rosyjskiego zboża jest na rynkach światowych bardzo dużo i tutaj minister rolnictwa nic nie może zrobić. Może tylko powiedzieć rolnikom, dobrze, to ja wam dopłacam do tej pszenicy, ale dopłacam, to pytanie jest z czego? No to dokładnie tak. Tutaj trzeba było inaczej. Minister Telus występował do Komisji Europejskiej z wnioskiem o to, żeby te dopłaty były, prawda? W tym momencie tutaj ten obecny rząd nie wystąpił żadnym wnioskiem do Komisji Europejskiej o jakiekolwiek dopłaty, także tego. Także tutaj taki proces trwa około miesiąca do dwóch. W tym momencie nie wiem, czy nie mam takiej wiedzy, że jakiekolwiek pismo o wsparcie, to wsparcie wojenne, o którym tutaj trzeba powiedzieć, jest wnioskowane. Tego nie wiemy. Być może dopiero teraz to będzie składane, być może dopiero Komisja Europejska w rozmowach, o których może dzisiaj pan minister powie, coś takiego ma miejsce. Takiej wiedzy w tym momencie nie mam. Owszem, zboże ukraińskie zalewa światowe rynki. Zboże rosyjskie, przepraszam, ale ukraińskie też. Zboże rosyjskie zalewa, tak. Pan redaktor mówił, że przejeżdża przez polskie granice. No z tego co wiem, to nie przejeżdża przez polskie granice, bo nie ma żadnej granicy z Rosją, przez którą by jeździć. Jest po drodze z Białoruś i potem jest trasa kolejowa. Nie mamy kolejowa. Takiej wiedzy, to zostało sprawdzone, nie mamy takiej wiedzy, tylko jest największy przepływ zboża przez granice ukraińskie. Zboże rosyjskie przez Łotwę albo przez Morze Czarne, a potem do portów włoskich czy do portów greckich wpływa, albo też płynie sobie gdzieś daleko na Bliski Wschód czy do Chin, ale cena zboża jest globalna, w związku z powyższym rynek globalny jest mniejsza cena na pszenicę niż była i się nie opłaca się jej siać i zbierać, dlatego że ta cena jest poniżej kosztów. Kosztów produkcji, dokładnie. Koszty produkcji to są na poziomie 900 zł, tak trzeba powiedzieć. Jest takiego pojęcia pan użył, wsparcie wojenne. Co to znaczy, to wsparcie wojenne? To znaczy wojenne? Jest takie wsparcie wojenne, na którym te dopłaty do zboża, do paliwa,
do nawozów, to było właśnie z tego funduszu wojennego. To jest tak to właśnie wygląda i jest taka pula właśnie przeznaczona na te takie działania wspierające, że przez działania wojenne jest wsparcie finansowe dla różnych branż. Ale jak... też i... Przepraszam. Bo pytanie jest takie, będzie spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa, będzie za o godzinie 11, z tego co pamiętam, się rozpocznie. I teraz tak, są jakieś postulaty, na przykład żądamy dopłaty do paliwa w wysokości takiej i takiej, żądamy dopłaty do pszenicy takiej i takiej. Panie redaktorze, my nie mamy tych postulatów, że żądamy. My mamy postulaty, żeby zamknąć granicę albo uporządkować granicę z Ukrainą, i ograniczenia Zielonego Ładu. To są dwa główne postulaty. My nie żądamy dopłat, my z tym nie idziemy i ostatnio nawet jak było spotkanie w ministerstwie, też o tym rozmawialiśmy, że żądamy dopłat do tego, czy żądamy dopłat do czegoś innego. My chcemy mieć konkretną wiedzę i decyzję, że będzie uporządkowana sprawa granic, że przepływ surowców będzie ograniczone, albo to będzie w jakiś sposób usystematyzowane i tak samo ten Zielony Ład i te wszystkie skutki z tym idące, jako schematy i to wszystko, co z tym jest związane. To są dwa główne postulaty. My nie idziemy z tymi żądaniami, że chcemy dopłaty do tego, czy do zboża, do nawozów, nie. My idziemy głównie z tym, żeby tutaj uporządkować te sprawy, żebyśmy mieli konkretną wiedzę, jak to wygląda. My nie idziemy po jałmużnę. My chcemy, żeby to było systemowo, żeby normalnie można było funkcjonować. My nie chcemy tych dopłat. No to, my nie idziemy po dopłaty. To prosta jest odpowiedź ministra. No to zależy od komisarzy europejskich, to zależy od Brukseli. Zarówno dlatego, handel, jak i Zielony Ład. No to proszę sobie teraz odpowiedzieć. No po to jest nasz rząd. Po to mamy rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który powinien o te nasze interesy zadbać. Oni powinni razem włącznie z premierem Tuskiem powinni być w Brukseli i powinni walczyć o polskiego rolnika i o rolnika europejskiego, bo to nie tylko Polacy protestują, ale protestują wszystkie, można powiedzieć, wszystkie kraje europejskie i mówią w zasadzie o tym samym. Zielony Ład, niemoc sprzedaży produktów, a nie produkty, tak to wygląda. Także tutaj o cukrze trzeba powiedzieć, o mące trzeba powiedzieć, bo już nabiją na alarm młynarze, głównie zakłady młynarskie, gdzie jest bardzo duży napływ mąki z Ukrainy. No to są te rzeczy, o których mówimy. Napływ duży cukru jest, także dzisiaj rolnicy się zastanawiają tak naprawdę, jakie zasiewy robić, żeby móc sprzedać swoje płody rolne. Powiedział pan, że minister Kołodziejczak jakichś dokumentów nie dostał. Jakich dokumentów? Przypominam, wczoraj, przedwczoraj minister Kołodziejczak na granicy w Dorohusku, rolnicy pokazali mu, jakie idą transporty. Minister Kołodziejczak prosił o dokumenty, prawda, które mówią, gdzie to jedzie, co to jest i tak dalej. No i mam taką wiedzę, że tych dokumentów nie dostał. A miał dostać tych dokumentów od przewoźników ukraińskich, czy od polskich nie służb? Nie wiem, od służb polskich, bo był na polskiej stronie granicy, także no to jest jakaś taka trochę niemoc urzędu, niemoc ministerstwa. No to się dosyć szerokim echem odbiło. Też jechałem, żebym się spotkał z ministrem Kołodziejczakiem, nie udało mi się spotkać. Ale tak to wygląda. No musimy, ministerstwo musi to sobie uporządkować, muszą służby z sobą współgrać i to musi jakoś normalnie wyglądać, bo tak naprawdę dzisiaj jest sytuacja taka tragiczna, że tak powiem. Tragiczna, bo gdyby nie byłoby tak źle, to tych traktorów, tych ludzi na ulicach by nie było, na przejściach by nie było. A wszyscy wychodzą, wszyscy krzyczą, że jest źle, że zaraz przyjdzie wiosna i ludzie nie mają za co kupić nawozów, nie mają za co spłacić kredytów. No przepraszam, ale to jest taka ostatnia grupa społeczna, która walczy o swoje prawa, o swój byt.
to w całej, dzieje się w całej Europie, to warto przypomnieć, że być może ta cała strategia i ta cała polityka Unii Europejskiej, na które wydawane są bardzo duże pieniądze, może po prostu jest niedobra. Ale ona jest niedobra. Ona się nadaje do wyrzucenia do kosza, zrobienia nowo. Proszę Państwa, polski rolnik, czy rolnik europejski, on wie jak hodować, on wie jak uprawiać ziemię, on o ten swój warsztat pracy, jakim jest ziemia, dba, żeby to wszystko wychodziło jak najlepiej. Gospodarstwo jest tworem żywym. To nie jest tak, że gospodarstwo jest takie zero-jedynkowe od A do Z i sobie układamy. To nie jest fabryka gwoździ, gdzie tego, tylko tu po prostu wszystko jest zależne od pór roku, od temperatury, od pogody, od wszystkiego. Także, że my wiemy, kiedy należy wchodzić z zabiegami, jak to wszystko robić i naprawdę tutaj nie trzeba jakiejś takiej polityki zielonego dorobić, żeby mówić, że rolnik jest trucicielem, że rolnik jest tym, że te gospodarstwa są, prawda, no takie, które trują środowisko. Wręcz przeciwnie, gospodarstwa dbają o środowisko w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zresztą trzeba też powiedzieć, że tak jak tutaj jednym z postulatów jest w Zielonym Ładzie, jest ograniczenie środków ochrony roślin. Proszę Państwa, Polska jest krajem, państwem, gdzie tych środków stosujemy najmniej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Średnio jest 2,5 kg substancji czynnej, 2,5 kg, gdzie Niemcy, Holandia, zaczyna się to od 4 i to idzie w górę. Także proszę zobaczyć, jaka jest u nas, jak jest małe zużycie, a jak jest tam duże zużycie. Tutaj mówimy o redukcji 50%. No to my jako Polacy zredukujemy do 50%, to prawda, ile my będziemy mieli? Tam 1,25, a Niemcy będą mieli, prawda, 2. Czyli jak to wygląda u nas, a jak wygląda w innych krajach. Także tutaj też jest pewna niesprawiedliwość w tym wszystkim. A czy na tej liście, o której mówił minister Kołodziejczak, lista tych przedsiębiorstw dużych, które kupowały taniej zboże ukraińskie, na tej liście też zależy rolnikom, czy ona jest obojętna i tylko w takim wirtualnym świecie propagandy ważna? Panie redaktorze, no dobrze wiedzieć, kto te zboża przywoził, bo tutaj też było mówione, że trzeba poprzepraszać niektóre firmy, które znalazły się na liście, a de facto nie kupowały. Nie wiem, ale mamy służby, mamy Krajową Administrację Skarbową, prawda? Mamy weterynarię, czy mamy PIORiN, który powinien działać i widzieć, co jest kupowane i gdzie to zostało sprzedane. Także no tutaj kwestia tylko dobrze sprawdzenia i zobaczenia, czy to faktycznie przyjechało dobre, zdrowe, w jakiej cenie i tak dalej, i tak dalej. No to dlaczego, to co nam ta lista teraz w tym momencie da? No da tylko tą wiedzę, ale niech nasze polskie służby to zaczną sprawdzać, bo chyba do tej pory to nie było sprawdzane. Nie wiem, wiem, że tam jakieś firmy były ukarane już, ale to powinno szybko działać. Gospodarstwa są kontrolowane, ARMiR przyjeżdża codziennie, jak jadę samochodem, to mijam dużo tych samochodów ARMiR-owskich, które jadą do chłopa na pole, kontrolują, mierzą, tam sprawdzają. Nie wiem, po co to jest potrzebne. To jest mało istotne. Tych ludzi przerzucić tam, gdzie te kontrole są faktycznie potrzebne. A tak tego chłopa cały czas kontrolują, jeżdżą po tych polach, a to przyjeżdża agencja, a to przyjeżdża KOWR, a to przyjeżdża PIORiN, a to przyjeżdża weterynaria, a to przyjeżdża inspekcja miar i wag i tak cały czas mamy to, co mamy. I tego. I to jest też takie uciążliwe. Niech tutaj ktoś w końcu się za to weźmie, zrobi robotę jak należy i niech to Ministerstwo Rolnictwa w końcu zacznie pracować, bo ono nie pracuje już od długiego czasu. Naprawdę od długiego czasu nie pracuje. Już czy to za Prusa, czy za Kowalczyka, czy za Pudy, czy za wcześniejszych tych, ono tak samo pracuje. Ci urzędnicy niech się w końcu wezmą do roboty, ale tam trzeba gospodarza, tam trzeba osobę, która faktycznie zrobi porządek z tym wszystkim i szereg rzeczy będzie można załatwiać dużo szybciej i tych problemów też tyle nie będzie. Na pewno Czesław Siekierski, minister rolnictwa, jest jednym z najbardziej doświadczonych ministrów, bo był i szefem Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw rolnictwa i rybołówstwa i kiedyś wiceministrem, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo i do tego doktorem. Ja.
Ja życzę panu ministrowi jak najlepiej, ale taki jest apel. Trzeba zrobić porządek w Ministerstwie Rolnictwa. Naprawdę trzeba zrobić porządek z naczelnikami, z dyrektorami, bo te osoby nie pracują na rzecz polskiego rolnika. Ja to mówię głośno i z całą pełną odpowiedzialnością, bo tyle spraw, co można było załatwić do tej pory, to oni tam po to są, żeby to załatwiać. Cały czas jest zrzucanie na Unię Europejską, że są takie przepisy, a nie inne, nic się nie da zrobić. Nie, właśnie, że się da zrobić, tylko po prostu wystarczy odrobina dobrej woli i chęci. W końcu za coś biorą te pieniądze. A za pół godziny będzie pan przekroczy próg Ministerstwa Rolnictwa i spotka się z ministrem Czesławem Siekierskim. Po tym spotkaniu mam nadzieję, że zdobędziemy jakiś komentarz pana przewodniczącego. Dziękuję serdecznie. Tomasz Obszański, szef Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych, był gościem Odysei Wyborczej.